Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do naszych porannych przygód z gry Cywilizacja 6. No, jak to Tomasz zauważył, nareszcie wróciły poranne odcinki, nareszcie wróciły, no i myślę, że już do końca chyba poranne one będą, tak pozostanie. No, przyznam szczerze, jestem pełen podziwu dla osób, które te kilkanaście, kilkadziesiąt minut od jego publikacji wskoczyły na kanał, no bo w gruncie rzeczy raczej należy do nieco innej grupy, która co najwyżej jak się zasiedzi w nocy, to o tej 6 rano jeszcze jest na kanale. A tak, no ale to w sumie jak się dzień ustali, przyznam też szczerze co innego, że w wakacjach udało mi się wstawać rzeczywiście o tej 6 rano, to jest taka fajna energia, taka dodatkowa moc do działania. No i zazdroszczę, jak ktoś potrafi tak przestawić, albo jest zmuszony do tego, żeby tak się przestawić, no to jest to naprawdę fajna opcja. Okej, szerzenie religii, to rzucimy tutaj trochę, nie podobają mi się te dwie strzałki, ale cóż, a tymi chyba panami będziemy uciekać od problemów, bo jakby zginęli, to tylko nam złego marketingu religijnego narobią. A ty w takim razie leć do Kairu. Zastanawiam się tylko nad tym zwycięstwem religijnym, bo czytałem gdzieś w internecie, żeby wygrać potrzeba połowę wiosek przejąć. A znowu gra podpowiada, tu zresztą możemy coś takiego fajnego włączyć, jak encyklopedia, zwycięstwo religijne. Wystarczy, że nawrócisz większość z nich. No połowa to, tutaj ten fragment, połowa to niestety nie większość, więc nie wiem, czy w przypadku takiej Arabii nie będzie trzeba przejąć trzech wiosek religijnie w ten sposób. Choć może w gruncie rzeczy, o, tu chyba brakuje czegoś do ludzi, miejsca do spania. Miejsce dla obywateli może być, plus jedno, to tak zrobimy. Tu już się poprawiła sytuacja, więc nasi robotnicy rzeczywiście dorzucili jedno miejsce. Jeszcze mam wrażenie, o gdzieś tu, w Bilbao tak mieliśmy. Karol podpowiadał, żeby przejąć jedną arabską miejscowość. Można by było tę taką małą. Nie byłaby taka zła opcja, a pomogłoby nam w osiągnięciu celu. To mieliśmy chyba zmienić produkcję, jeżeli chcemy więcej. Na targowisku ktoś może mieszkać. To nie jest taka zła opcja. Przynajmniej za 6 tur by było. To wrzucimy targowisko, a tam to sobie wszystko zrobimy, podmienimy w późniejszym czasie. I jeszcze tu. A może tutaj jeszcze. Mieliśmy dzielnica przemysłowa, nie dodaje miejsca dla obywateli. Nieciekawie w takim razie, nieciekawie, te piramidy, no, kuszą cały czas. Fajnie by było, jakbyście na kulturę ze zwycięstwem. W sumie mało kto ma możliwość postawienia piramid, no ale ta kultura, każda jednostka tego typu, a darmowe jednostki budowniczych? No dobra, jak się bawić, to się bawić. Niech będzie. Piramidy. Zobaczymy, jak wyglądają. W sumie zamiast tych budowlańców można było piramidy zrobić, bo i tak ich dostajemy w gratisie. No i najważniejsze, Simonus, a także Krzysztof zauważyli, że mamy tutaj problemy osadników z Japonii. Rzeczywiście gdzieś też na koniec odcinka zwróciłem uwagę, że coś się tu kręci, coś się tu święci. 35 tur. O panie, nie, na wszelki wypadek zabierzemy sobie te krowy, żeby tu nie biegali, więc z powrotem będą musieli wrócić na wodę i być może jako się przestawią. No tutaj ten punkt jest zarezerwowany dla naszych osadników, stąd chociaż też Karol podpowiadał, czy Cezary, żeby... Cezary? Cezar, chyba tak bardziej, o tak gdzieś już pamięć szmankuje, tak żeby jednak wykorzystać to miejsce z tej racji, że dostajemy te 4 punkty religii, no a zanim rozwiniemy tę nową miejscowość do tego, żeby tam punkty religii dostać aż 4, no to trochę to potrwa i to są jeszcze darmowe punkty, więc no, każda koncepcja jest dobra, o, ale naszła mnie teraz koncepcja, że może przeniesiemy się, a tu tędy nie uda się przepłynąć, 7 tur, o właśnie, a co ty tam tędy musisz? Tam znane wody. Gorzej jak tutaj nie da rady przepłynąć. Tego jeszcze wyleczymy. Myślę, że nastawimy się jakoś, żeby dostać ją do tej wioski. Homes. Jak home. Okej. Jestem bardzo mocno zaskoczony Egiptem. Niby tak słabo rozwinięty, tak słabo im idzie, a w gruncie rzeczy... A może ty się wylecz to kolego w ogóle. A w gruncie rzeczy całkiem nieźle radzą sobie, jeżeli chodzi o tych misjonarzy, żeby ich to tak naprawdę taki spam czuć z ich strony. No i z jednej strony można by było pochwalić to. O, dobra, tu niech będzie pochwalony i niech nie dopuszcza nikogo, tak, żadnego misjonarza z tej strony. Anglia jak najbardziej może być.
No dziwne, bo na przykład taka Arabia jest dużo, dużo większa, silniejsza, a jeszcze nie odczuliśmy z ich perspektywy żadnego takiego zagrożenia religijnego. Nie jestem do końca pocieszony tą sytuacją, bo albo gdzieś wydali te punkty religijne, coś po prostu kupują za nie, na przykład jak na wielkiego naukowca raz nam sprzątnęli sprzed nosa, chyba wielkim UN najlepiej, albo jest co innego na rzeczy i po prostu chomikują te punkty, żeby później zrobić taki mega spam apostołów. Dobra, czuj, czuj. Czuj, czuj, kolego, wy też czuj, czuj, bo tutaj jest tylko tyle, żeby Japonię odstraszać. Okej, i za to tu się zaczyna zabawa. Egipt. Nawracać Egipt. Ty wejdź może tak, do wody. Popływacie sobie trochę, panowie. Czy to jest bezpieczne? No chyba nie mogą walczyć w wodzie, mam nadzieję. A tutaj co zrobić? Podejdziemy, mogą nam nabić guza, apostoł się kręci, ale mamy tylko jedno szerzenie, więc jeżeli będzie ono dostępne... O, bach! I już, ilu tam mamy? Trzech! No i jak dobrze pójdzie, to przyjmiemy. Później między tymi miejscowościami ta religia może też się roznosić. No jeżeli rzeczywiście Arabia chomikuje te punkty na później, no to może się okazać, że już później, tak, za dużo tego później, nie kupią sobie żadnego apostoła ani misjonarza, no bo jeżeli tu wprowadzimy naszą religię i tu, no to mam pogrzebane, tak, te swoje plany. Zastanawiam się, czy takiego apostoła nie lepiej by było... Może tu dookoła, ale dobra, leć. Zastanawiam się właśnie, czy wysyłać go do Egiptu, czy może jednak kierunek Kair, co ty masz za moce dodatkowe? No, to nic chyba specjalnego. Czy może jednak kierunek Kaira do Egiptu, no właśnie, stworzymy teraz nową ekipę Sewillą. Masz misjonarza? Jedną turę poczekać, a nóż apostoł będzie miał coś pięknego. No to jest taki totolotek z nimi, że a może się trafi coś fajnego, a może coś dobrego, a może następna tura i zobaczymy, co się będzie działo. Teraz tak, wy jesteście tutaj wyleczeni. Pytanie, czy to pływanie z tej strony 7-8 chyba na jedno wyjdzie, więc sobie wpłyniemy tu. Trzeba było Newcastle przejąć, to by było też nam milej sportem coś tu zdziałać. Okej, i obserwujemy tych osadników. Znowu tu przybiegli. Nie podoba mi się to za bardzo, tak samo jak ten apostoł mi się nie podoba. Moglibyśmy go zaatakować, mamy fajne premie, ale chyba ominiemy. To nam nie chodzi nam o to, żeby walczyć. Przyszliśmy tu szerzyć religię, nie rozumiem. A, rozumiem już te ruchy, tak. Niezbadane są te ruchy naszych apostołów. Dobra, wy coś tutaj macie, nie macie? Wejdźcie może na ląd. Okej, póki barbarzyńców nie ma. I gdzie tych wysłać? Bristol, żeby poprawić dalej stosunki z Anglią? Zanzibar. Żadnej misji z tego i racji nie mamy. Czy tutaj ustawiać się na produkcję? Też kusząca. No ale niech lecą. Bristol, chociaż to złoto, tak. No nie jest nam potrzebne. A, średnie wiecze. Którzy nie uważają, że dokonali dobrej transakcji, dopóki nie oszukali kupca. O, otóż co? To, co nam doszło? Emisariusz. Ilu ich mamy? 5. To niewiele. Dzielnica kulturalna, nie. Mieszkalna, nie. Ale jeżeli byśmy mieli doktrynę premii świątynnej, to myślę, że to już jest gra warta świeczki. A przynajmniej zaryzykujemy w najbliższym czasie. Plus 2 punkty jak najbardziej, utrzymanie jak najbardziej. I mamy 79, a z tą doktryną będzie 86. Tak, przyznam szczerze, liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej, no ale trzeba gonić z tą religią. No to nie wiem, czy trochę na tej produkcji nie jest strata, szczególnie jeżeli chodzi o te małe miejscowości, ale to sobie wrzucimy coś szybkiego w najbliższym czasie. To niech będzie ta tradycja, chociaż my cały czas na tę eksplorację. Dwie, a my jedno mamy tylko. To może warto? To może warto. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty tutaj masz to? O, jeszcze jakieś wysepki. No właśnie, jakby chcieć zakładać miejscowość, tutaj fajna opcja. Tylko dopłynąć tymi osadnikami. Zresztą, czy warto? Tak jeszcze myślę. Ile tur by nam to zajęło? Ale to by było niesłychanie dużo tur. Ty, osadnik, chodź tu. Ile tur potrzebujesz? Gdzie tu, tu? Tu, gdzie jest rzeka, warto by było. Chyba, żeby się mieli obrazić na nas później. 11 tur, to w sumie na jedno wychodzi. Płyniemy tutaj.
Taka chyba jedna z nielicznych już, czy jedno z nielicznych miejsc, gdzie warto wybudować jakieś miasto, czy cośkolwiek innego. No, szatańska liczba złota, może warto by było się jej tu pozbyć i zakupić jakieś pole. Zastanawia mnie, co Japończycy planują, co chcą kupić, co chcą wykombinować, co chcą nam zabrać. Co by im tu zabrać za pole, żeby nas nie bolało, że je straciliśmy? Jak wybudują się w sumie tu, nawrócimy, nie będzie tak źle. Nas chyba interesuje, a może na wszelki wypadek mamy saletrę dostać? Dobra, poczekamy jedną turę, bo być może gdzieś na tych polach kryje się saletra i o to chodzi właśnie Japonii. I zobaczymy wtedy, gdzie to się kryje. Czy nasze ruchy religijne zakończyliśmy? A ten pan się leczy, dlatego on tutaj się nie rusza, tutaj też wszystko jest ok. No i jeszcze ktoś. A, wy, zwiad. No to zwiad wraca. No i pięknie, tak? Tak, to uczciwie? W łodzie? Barkę przy brzegu atakować? To się zaciął chyba, na dłużej. Ty, Kleo? Jakieś nowe rymy przygotowujesz? Taka sprawiedliwość. No jak to wilczyca zauważa? To nie są misjonarze, a magowie. Takie czary. Twój duży ośrodek miejski wkrótce... będzie wymagać armii biurokratów. Myślę, że właśnie armii. Okej, okay. Służba cywilna. Proch sprawia, że wszyscy ludzie mogą stać dumnie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. OB. Okej, okay. No dobra. Co nam by tu mogło dojść? Odlewanie metalu chyba aż tak nas nie interesuje. Muszkieterami, a trzeba mieć muszkieterów. Mamy nową jednostkę, którą może warto by było zakupić. Masowa produkcja. A może to odlewanie metalu, tak patrzę ewentualnie, co tu by mogło dojść. Trochę mamy takich morskich jednostek, ale nim to rozwiniemy, to jeszcze masę potrwa. Wungiel doszedł, nie widziałem nawet tego ostatnio, przyznam szczerze. Fort nas nie interesuje, a czy coś z tych starych rzeczy, zamki? Matematyka nie bardzo, kto by tam się matematyką przejmował? Masowa produkcja? Dobra, patrzcie, metal tutaj. Patrzę jeszcze, masowa produkcja do czego się przyda, uprzemysłowienie. Lot byłby całkiem niezły, ale ostatnio to przetestowaliśmy, że jednak chyba trochę taki przeszacowany był, jeżeli chodzi o te możliwości, co nam dawał. Nie wiem, czy nie skoczyć, a może wrócimy tu na moment, komuś dokopiemy, zobaczymy, jak wygląda walka. O, albo i nie. Dobra, robcie tak. No niestety, krok w tył musieliśmy postawić przez to całe dziadostwo. To może tych wyleczymy na wszelki wypadek, jakby przyszło nam znowu walczyć. Nie wiem, czy na lądzie coś nam daje, a może premia za oskrzydlenie, tak? Dojdzie. Okej, okay, panowie, znajdźcie jakąś wioskę dla nas. Aha. I tyle, co ją widzieli. No dobra, odkryto zasób. Właśnie, tu jest salet. Co to jest, tak? No dobra, będzie co nawracać. Co oni tu wymyślili? A, rzeczywiście, no tak, sushi, te sprawy im się przyda. Na mnie bardzo. No to ładnie. Strach ma wielkie oczy, okazało się, że z nimi nie było tak źle. Przydaliby się nam tu budowlańcy po tej stronie. Wody, tu więcej nie wymyślimy, więcej. Płyńcie tę saletrę, a nie będzie tak wcale dużo czekania. Dobra, następna tura? Chyba następna tura. Dla mnie Dolina Yosemite to zawsze wschód słońca. Cudowny, zielono-złoty blask na rozległej powierzchni z kamienia i przestrzeni. Szybko to odkryliśmy. Zapomniałem, apostoła mieliśmy sobie jeszcze puścić. Ale co, to już jest... To już chyba minęła tura, niestety. Niestety, tura minęła. W Bilbao zakupimy apostoł. Awansu teraz nie sprawdzimy, ale będzie najbliżej, żeby tam skoczyć na prawą stronę. Odkryliśmy złoża saletry. No, gdyby nie mieć tego pola, to by było naprawdę dziko. No, chyba ktoś zrezygnował z ataku i jest premia za oskrzydlenie? Nie dają premii za oskrzydlenie, ale możemy i tak... A, nie, czyli jedna tura nie minęła. No to pięknie, uratowani. Uratowani. No to, o. Odpuść, panie. Pani w sumie. Czego ty chcesz? O, to samo co w Japonii. Czekoladkę by się chciało. A ząb proroka za to nie dostaniemy? No dobra. Kobiety lubią czekolady, to widać. A to taka butna mnie, niech ma czekoladkę. Nam niepotrzebna. Amerykę wykończył ten cukier, więc może i tak w ten sposób Egipt wykończymy. Nie podoba mi się to wojsko w naszej okolicy. Płyń tutaj.
Czyżby były jakieś niecne plany? Czy ta pani się jakoś mocno zdenerwuje, jak zaatakujemy tę jednostkę? Zaraz zobaczymy. Ua, głowa boli. Głowa mała, to co tu się stało. No i dzięki temu dostaliśmy właśnie darmową premię do naszej religii, co akurat cieszy. Okej. Jaki awans? Dostępny awans. Otrzymuje 3 dodatkowe możliwości się raz nie działa jak medyk. No nie mamy szczęścia ostatnio do tych awansów. Nie wiem w sumie jak z tym cudem, coś takiego w Anglii byśmy mogli tutaj zdziałać, że jeżeli koło cudu, ale to, no to praktycznie nie wiem jak to zrealizować. Chyba, że tu założyć miejscowość, a tu co za śmieci? Tego nie zaatakujemy, przynajmniej nie tą jednostką, ale nasi kusznicy mogliby wejść po lądzie, tam jakoś spróbować się przedostać, chociaż już widzę te książki, które do nas biegną. Gdzie ta droga pani z Egiptu nawraca? Nie mam pojęcia, gdzie się ona kryje. Ale zaraz się dowiemy. Dobra, za duży bałagan jest tu wśród tych wszystkich jednostek, żeby to wszystko ogarnąć. Ty dostałeś awans, niepotrzebnie w sumie, bo mógł na wodzie dostać awans i już być krok dalej. Ulepszenie, trochę kosztuje. Lądem nie dojdziemy niestety. Wy pokażcie jaki macie... A, nie zobaczymy, ale jest 51,36, więc nam się trochę oberwie. Więc kusznicy i łucznicy jak najbardziej powinni wyjść tutaj i spróbować ich zaatakować. Katapulta, spoko, ale niech ktoś broni naszego miasta przed misjonarzami. No kusi to, ale chyba tych ulepszymy. Oni już są na poziomie drugim, więc wy fortyfikacja czekacie. A tak jakby was tu jakoś ominąć, panowie? Nie uda się tych wiosek przejąć. Oj, nie uda się. Dobra, Yokohama. To do Hama lecimy. Niech będzie to tak. Tutaj mamy te miejscowości małe do przeglądania. Nic specjalnego się nie dzieje. Stworzono punkt handlowy. A, w Yokohamie. Odkryto cud natury. Dobra, ale ten cud jest średni i można kupić za wiarę, to wiemy. A ty jak tu się leczysz? No kolego... Chociaż może na swoim terenie by się leczył szybciej. Bo to leczenie tam za bardzo nam nie idzie. Nikt go tutaj nie goni, nie ściga. Okej. No właśnie, bo taka była podpowiedź od Loke i Karola, żeby stworzyć się inkwizytorów i puścić ich razem z naszymi tu misjami. Ale ostatecznie oni chyba tylko na naszych terenach działają, jeżeli dobrze zrozumiałem. Te wszystkie tam opisy działania tej jednostki. Więc może nie wiem, czy to dobre. Takie by było. Szerzenie religii. A może za karę niech ma. Trochę mi szkoda tego szerzenia w tym miejscu. Gdzie jest ta łódź paskudna? No nie ma łódź. Nie ty. Dzieci pobiegli. Ale dobrze, bo widzimy, że nie widzimy łodzi. Tyle dobrze. No w sumie te jednostki apostoł przydałyby się tu w Kairze. Zobaczmy jak ta religia. 5. No niewiele brakuje, żeby to wyrównać. 3-6. No ale znowu ten apostoł... Jeżeli się zaraz nie wyleczy, to on też niewiele tu nawróci i nam pomoże. Okej, a jak właśnie wpływ naszej religii, chodź na moment, na tę miejscowość? No niby mały jest, ale jakieś te wpływy miejscowości tak średnio działają, przyznam szczerze. Tutaj nie ma nic dziwnego. Płyń. Następna tura. Niech przybywa. Nie stać nas na misjonarza, to niech jeszcze nie przybywa następna tura, to czekaj. Panie, czekaj, a może misjonarza z której strony? Nie, i tak musimy wszystko brać tutaj od strony Bilbao. No nie da się ukryć, że rzeczywiście tam jakby mieć jedną arabską miejscowość i jeszcze świątynię w niej, to by było milej. Ale weźmiemy sobie misjonarza i niech leci z tym apostołem razem, raźniej zawsze. Ksiądz i misjonarz nie. Ministrant, o, to ksiądz i ministrant sobie popłyną na wycieczkę. Co tu się... niedobrze. Niedobrze, bo to nas na pewno zaboli. I nie wiem, czy nasz tutaj okręt, no właśnie, prawie, że nie przetrwa. 4-2. Prawie jak na euro się czuję. 4-2. Okręt, który tu nie przetrwał, trzeba go stamtąd... zabrać. No niestety, chyba też nie uciekniemy specjalnie. Ale wiemy, gdzie szukać tego dziada. Przesuńcie się tu, panowie. No szkoda, bo jakby nasi kusznicy byli gdzieś tam na miejscu, to też byśmy byli w stanie coś więcej wykombinować. No a tak jest jak jest. No ale cóż, dobrze, że nie wypłynęliśmy naszymi jednostkami na głębokie wody, bo różnie by to się mogło zakończyć. O, cześć! No nie, poświęcać jednostkę dla tego, co nas tutaj czeka, nie wiadomo czego, to lepiej sobie popłynąć dalej, pozwiedzać.
Szczęśliwy dzień jego. Okej, okay. A wy pójdźcie tutaj na dół. Nawet nie wiem ile tur, ale to zaraz ministrant nam powie. 7. Jest całkiem nieźle. Dwa szerzenia zostały. Poszerz. Poszerz. Usunięcie. Przepraszam, zdawało mi się, że to powitacie z radością, to był błąd. Okej. Okay. Do widzenia, chociaż nie wiem, czy się nie obrazi. Tak, lele. Żadnych konsekwencji. Lele, czy rere kumkum. Jak tu wyglądamy z tą religią? No, 1-1. Chyba zostawimy jej to tak w spokoju, skoro powiedzieliśmy, że spokój to spokój, a zajmiemy się tutaj Kairem. Niestety mam wrażenie, że leczenie... No, zobaczymy teraz, jak się tutaj będą leczyć. Że to leczenie nie działa chyba tak dobrze, jakbym chciał. Okej, okay, zbadaj tu południe. Może są jeszcze jakieś wioski. Co niby tyle rzeczy się tu dzieje dookoła, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Jakoś tak spokój, cisza. Ponuro, atakują nas. Kurcze innowierce. Leć zbadać tutaj właśnie, czy to jest tylko jedna miejscowość. Jak jest ta jedna miejscowość, to jak ona to wygląda. Lecimy. Co to jest? Kurcze. Się rozwijają. Tylko my jakoś... wielki człowiek. Wielki człowiek, zdobądź wielkiego człowieka, jak najbardziej, wielkiego naukowca. Galileusz, przydasz nam się, kolego. Zatrudnij. My już go mieliśmy w ostatnim... Nie, no nie mówcie, że go tutaj... A już myślę, że go tutaj gdzieś wcisnęli. My go mieliśmy w ostatniej rozgrywce już. Ty, łódka, gdzie jesteś? O, tu go dali, tak, to niewiele lepiej. Okej, okay. Yokohama, nie Bristol. Zanzibar. Dobra, dalej polujemy na poprawę warunków. I wielki człowiek, ty w sumie nawet dobrze tu stanąłeś. No bo właśnie, te jedyne góry jakie mamy, gdzie można by było go aktywować w miarę bezpiecznie, no to kryją się na tej wyspie japońskiej. Gdzieś tutaj, jeżeli nie ma barbarzyńców. Teraz tylko zastanawiam się, otoczenie gór. W otoczeniu gór chyba najlepsze otoczenie będzie tutaj. Więc niech sobie idzie spokojnie. Chociaż na przeszpiegi. Coś tam jest, jakaś wioska w dół. O, dobra. Egipt, fregata. Nie. No to my tutaj sobie idziemy do domu. Dalej, tak. Obiecaliśmy to. Bądźmy słowni. Haha, może... O, jak pięknie. Znaczy nie do końca pięknie, bo jeżeli przejdę przez wodę. No to ładnie. No jest tych wiosek. A ci się w ogóle nie leczą. No nie podoba mi się ta sytuacja. Nie wiem dlaczego. Być może mogą się wyleczyć tylko u siebie w domu. Nie podoba też mi się to, że to jest 5-3, ale to chyba tak było cały czas. Leć tu, kolego. Najważniejsze, żeby nie stracić tej jednostki w boju religijnym, ale nie do końca jestem pewien, czy to ma szansę na powodzenie taki pomysł. Więc może wycofamy tego apostoła do Egiptu i tam na czarną godzinę nam nawróci już pod koniec naszych zabaw. Okej, okay. Bilbao, dzielnica przemysłowa. A możemy dokończyć. No było chyba 16 tur, teraz jest 12. Jakoś to idzie. Nie podoba mi się ten ciężki rydwan z Japonii. Może niezłym pomysłem by było wycofać jakąś jednostkę na nasze tereny. Tak ta Japonia? Po co mi te rydwany? Tak, pytam się, po co? Okej, okay, łucznik, ty też może wracaj tutaj. Na skróty. Jakoś taka niemrawa. Bilbao, a wy nie macie miejsca do życia, to może... No to kurczę, wybudowaliśmy i dopiero coś do życia, a dalej nie ma? Mają dzielnica z akweduktem w takim razie. Okej, okay, udało ci się, żeby zakupić misjonarza. To w sumie też dobra opcja. Misjonarz, chodź. Teraz zrobimy spam. Misjonarz. A 88, myślę, że już tak mało nam przybywa naturę. Spam ich i lecimy. Tu jest wszystko, tu jest wszystko, tu jest wszystko. Tu też jest pięknie. No szkoda by było wielkiego naukowca stracić. Aha, miałeś ty lecieć na przeszpiegi, kolego. Zobaczyć, co tutaj słychać. I co? To chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. I tutaj lecimy po saletrę, która nam się przyda, jak będziemy chcieli udoskonalić naszą jednostkę. No dobra, o co wam chodzi, koleżanko? Potępiacie. Do widzenia. No. Jak zawsze przyjaźń z tymi wszystkimi tutaj nam wyszła. No cóż zrobić? Taki nasz los. Okej, okay, to ty sobie...
No kto by pomyślał na tym etapie wioskę znaleźć? Procarz włócznik. Mogą nam nabić guza, ale nie na tyle chyba, żeby nas zabić, więc zobaczymy. Jednostkę zwiadowcy, no to ładnie. Znaczy no, darowanemu koniowi i tak dalej się nie zagląda w zęby, a ty się jeszcze spróbuj wyleczyć. Pokaż, że jesteś w stanie coś tutaj zdrowia odzyskać. No kurczę, co za jednostki. Egipt, tylko żeby nam wojny nie wypowiedział i będzie całkiem nieźle. Wy wiecie, co macie robić, chociaż tak wspomniałem wcześniej. Ta Japonia mi się nie podoba. Ten zwiadowca jest nam też tak potrzebny, że... A może niech leci w sumie tutaj na przyszpiegi. No i to jest mały problem. Dzielnice mieszkalne, ale nie jest aż tak źle. Kolos, to chyba sprawdziliśmy, że nam się nic nie opłaca. 17 tur nie przyspieszy nas to w niczym. Więc może po prostu jakaś jednostka, która szybko będzie mogła reagować na ataki. No nie jest to najlepszy sposób. Ale niech tak to będzie. Dobra, wracać do miasta, to już nic więcej nie zdziałamy. Wywracać też do miasta. Tu na południe, jakby nam Anglia chciała wojnę jakąś wypowiedzieć. Znaczy, co się święci, nic się nie święci. Okej, a wy możecie na południe, na północ skoczyć, zobaczyć, co tam się dzieje. Czy tutaj, jak wygląda dalej? 5, 3, 3, 6, tak. No, wygląda całkiem nieźle. Jakiegoś misjonarza bym tutaj widział, albo apostoła. A może tego apostoła tak tu przez północ wyślemy? Niewiele brakuje, żeby tę miejscowość tu przejąć. No niby nasze wpływy tu są spore, ale jakoś ich nie czuć. Czekamy dalej, lecimy, płyniemy. Jak tu z czasem wyglądamy? Właśnie. Okej, to było do przewidzenia, że tak to się zakończy. Mitrix też podpowiada, że inną lokalizację niż startową wyspę obrać, tam dla... Nie oceniaj kogoś, dopóki nie staniesz w jego kuźni i nie popracujesz jego młotem. Naszych osadników, to też zrobiliśmy. Czy chyba mamy taki spokój, jeżeli chodzi o komentarze? Szybko poszło, tak przyznam szczerze, gdzieś tam, nie wiem, czy z turami tak szybko przyspieszyliśmy, czy jak, ale... A, miło wyszło. Dobra, a, Anglia wraca. Mam wrażenie, że chcą chyba swój Londyn odbić. Bombardę? Jakbyśmy lecieli na jakąś miejscowość, czemu nie? Tylko brakuje nam łodzi właśnie, te łodzie, które czy okręty bardziej, które przygotowujemy, przydadzą nam się właśnie do tego, żeby gdzieś tam tę naszą armię pchnąć nieco dalej. Dwa forty nie. Tartak? Cała produkcja, zastanawiam się, w jakim kierunku to idzie. A może te silniki parowe? Ło! To nie będzie takie proste to wszystko ogarnąć. Pikinierze. A pikinierze nie. Dobra, ale niech mają. W sumie żadna tu nam z tych nauk nie podniesie niczego, jeżeli chodzi o... O co chodzi? O religię. O to chodzi. Dobra. Tak chwilowo się zgubiłem w tym wszystkim. Gdzieś mamy już saletrę. Nie wiem nawet, gdzie ją wydobywamy. Może, żeby odstraszyć Anglików. Dorzucimy, to zawsze jest dodatkowy punkt, jeżeli chodzi o wojsko. No i to tym samym powinno też jakoś, mam nadzieję, negatywnie wpłynąć na odczucia Egiptu. Znaczy negatywnie na ich pomysły co do wojny z nami. O, w ten sposób. Tak, bo negatywnie to my nie chcemy, żeby oni na nas patrzyli. Co tutaj macie? Targowisko. No to wszystko się długo tutaj tworzy. Czemu nie idzie wam przyspieszyć? Ale może starożytne mury. Czas się bronić w końcu. Pomyśleć o tej obronie, a wy... Ale nas załatwili. No dobra, bo chciałem powiedzieć, że uciekniemy sobie teraz, ale mamy bardzo mało zdrowia. 17. No może uda nam się tak fuksem zahaczyć i uciec, bo nas procarze tutaj przecież jeszcze dziabną. A to chyba tylko tego 6 XP to nie dostaje z racji tej wioski. Co to? Dlaczego cię tu nauczyli? Coś mogło nam wpaść. Wiara, złoto, nadzieja, miłość. Nic. Misjonarz. A może lecimy ostro z misjami. Okej. Okay. Egipt wkurzy to w sumie. A ty nie masz za dużych wymagań, kolego. No dobra, ale dopóki nas stać, niech ma. Przekaż podarunek. No chyba, że zaraz Egipt chce jeszcze jedną czekoladę albo coś. O, to było do przewidzenia, czy zginiemy. No teoretycznie dwa życia powinny nam zostać, ale wiemy, że to... O. Dość losowo wypada, otóż to. Czyli w sumie zyskaliśmy tam jednostkę i straciliśmy jednostkę. Takie to szczęśliwe miejsce było. Kair, jak do ciebie tu wejść, żeby nas nikt nie przyszpilował z tą religią? Czy wystarczy ten jeden apostoł? Nie chciałbym tu wchodzić w żadne walki religijne, bo tam od razu
Zginiemy Nechen. Nechen, Nechen. Wejdź tu, kolego. O, i mamy tu. I tu jeszcze raz wybudujemy coś takiego. Karawela, karuzela bardziej. Płyń, płyń. Czekaj, czekaj. A co tu się dzieje? Co tu słychać? Panowie, spokojnie. Spokojnie, dogadamy się. No to jeszcze jakąś wyspę mamy. Zaraz się okaże, że jeszcze jeden gracz w tym wszystkim był, o którym zapomniałem. To by były jaja. Dobra, wyczekać. Czekać, czuwać w sumie. Jakby się Anglia obraziła na nas, to też coś byśmy z tego wyciągnęli. Dobra, tu jest miło, 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 miło. Szybko poszło, przyznam szczerze, nie lubię takich szybkich tur, bo później mam wrażenie, że jakieś błędy się pojawiły. No dobra, ale wszystkie... Aha, no jednostka, to wiemy. A, i was, tu byśmy zapomnieli. Pięknie, gwintowanie. Gwintowanie to mamy. CD Projekt Red nam przygotowało wiedzę o gwintowaniu. Okej, no straciliśmy tę jednostkę, ale ona i tak się męczyła już tutaj w tym świecie. Bez matematyki nie można zrobić nic. Wszystko wokół nas jest matematyką. Wszystko wokół nas to liczby. Otóż to. No i będąc przy liczbach, po cichu liczę na to, że może jakimś cudem w przeciągu dwóch, trzech odcinków ujrzymy religijny koniec świata. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.